Kolejne zwycięstwo Słupi Słupsk w pierwszej lidze Szczypiorniaka Pań. Tym razem podopieczne Anity Uniead wygrały przed własną publicznością z wyżej notowanym w tabeli AZS AWF Warszawa. To był mecz o dwóch różnych odsłonach. Pierwsza połowa to wyraźna przewaga gości, gospodynie jednak nie pozwalało im odskoczyć na zbyt wiele bramek. Dziewczyny ze Słupska, chociaż mniej doświadczone, to swoją ambicją stawiały ciężkie wyzwanie warszawskim akademiczkom. Po pierwszej połowie gospodynie schodziły do szatni przegrywając 12-14. Anita Uniead, trenerka słupszczanek, umiejętnie zmotywowała zespół do drugiej części meczu. Po przerwie słupszczanki dostały skrzydeł, błyskawicznie odskoczyły gościom i nie dały się już przegonić. Słupia na parkiecie umiała konstruować akcje w ataku i w obronie. Ostatecznie gospodynie wygrały z AZS AWF Warszawa 30-24. Ciężki mecz z Warszawą zawsze należy do tych takich, trzeba mieć stalowe nerwy, jako kibic i jako zawodnik. Zawsze te mecze są takie emocjonujące, no i dzisiaj się udało zwyciężyć dość wyraźną różnicą bramek, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzę, że się strasznie pobijono. No zdarza się, no. Przeciwnik nas nie oszczędza, my też staramy się twardo stąpać po boisku, no i tak, urazy się zdarzają. Przewidywałyście po pierwszej połowie, że tak się ten mecz zakończy? No nie ukrywam, pierwsza połowa troszeczkę słaba w naszym wykonaniu. Gdzieś potrzebowałyśmy jakiegoś, nie wiem, dodatkowego biegu do włączenia. Trenerka nas bardzo zmobilizowała w szatni, wyszłyśmy bardzo podbudowane, no i widać, że przyniosło to efekt. Naprawdę mamy taki zespół, dziewczyny są tak ambitne, że możemy walczyć z każdym. Pierkowska dzisiaj nie grała, dlaczego? Patrycja ma problemy z barkiem, to kontuzja już tam się troszeczkę dłużej ciągnie. W tamtym tygodniu było jeszcze wszystko w porządku. Na środowym treningu za bardzo przeciążyła bark i postanowiliśmy, żeby odpuścić Patrycji dzisiejszy mecz. Jeszcze do tej siły mentalnej nawiążę. No tak, mogą być zespoły, które są naszpikowane gwiazdami z ekstraklasy, bardziej doświadczonymi zawodniczkami, ale wy macie tą taką świeżość i zadziorność. Tak, nasze dziewczyny są bardzo ambitne, naprawdę bardzo ambitne. Szczególnie na treningu to widać, jak walczą o miejsce w tej pierwszej siódemce. Dlatego mówię, żaden przeciwnik dla nas nie jest straszny. Wiadomo, warunki fizyczne i tak dalej, my tego nie mamy, ale naprawdę mamy dziewczyny, które mają ogromne serce do gry. Najwięcej bramek dla słupszczanek, po 6, zdobyły Anna Ilska, Małgorzata Trawczyńska i Agnieszka Łazańska. Kolejny mecz Słupia Słupsk także rozegra przed własną publicznością. W sobotę 22 listopada zespół ze Słupska podejmie koronę Handball Kielce. Początek meczu o godzinie 15 w hali 1 LO przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku.